Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w zakątku. To dom weselny, to dom wypoczynkowy, hotel we Wrocieryżu. Są z nami goście tego zakątka i gospodarze. Gospodarzami i właścicielami zakątka są pani Ewa i Zygmunt Mika. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Najpierw pytanie do gospodarzy. Powiedzcie nam, jak to się stało? Jakim cudem nagle wy podjęliście decyzję o przyjęciu uchodźców tu we Wrocieryżu? Córka zadzwoniła z Warszawy, bo dostała telefon i czy jesteśmy gotów, czy chętnie byśmy przyjęli, jeżeli chodzi o uchodźców z Ukrainy. Oczywiście wyraziliśmy z żoną od razu zgodę na to, ze względu na to, że widzimy, co się dzieje, co jest w mediach, co jest w telewizji. I tu głównym takim zapytaniem to było ze strony Złote Ziarno. Przypomnijmy panie Zygmuncie, że Złote Ziarno to jest firma, która zatrudnia Ukraińców. Jest to Wola Żydowska w gminie Kijem. Tak, oczywiście to jest duże zaangażowanie między innymi tych pań tutaj, co są tu obecne z nami, jak również i starosty, który tutaj ciągle dogląda, ciągle tu po prostu kontroluje, jak to wszystko wygląda. Myślę, że jest w tej chwili, to już te panie, które tu przybyły do nas, już się zaaklimatyzowały. Początek, powiem, był najgorszy ze względu na to, że to wiadomo, że to była noc dla dzieci, dla matek. I te pierwsze łzy, jak wiadomo, dla nas to było ciężko, chociaż te panie nam ze Złotego Ziarna tutaj pomagały zakwaterować. Te panie, mamy tych dzieci, bo widać było po każdym pokoju, jak chodziliśmy, sprawdzaliśmy, że były te łzy w oczach ze względu na to, z tego przemieszczenia, no, zostawiając tam rodziny swoich przyjaciół, ojców, można by powiedzieć w ten sposób, że było, początek był dla nas takim przeżyciem. Z której części Ukrainy? Przepraszam, zapraszamy panią, proszę usiąść tam, z tamtej strony. Siedem. Przygłaszają, sadzicie z miasty z nami. Tak, pani przyszedł. No z której strony Ukrainy tutaj macie gości? Z centralnej Ukrainy, jako raz z Kijowa. Faktycznie więcej z Kijowa. Jeszcze tak, że było ciężko też zabrać z tego Kijowa tych ludzi i ze strony Ukrainy, zachodnia strona też dołączyła się, żeby przeprowadzić tych matek z dziećmi w bezpieczne miejsce. I wychodzi, że tak, że były dwie strony, zachodnia i centralna, połączone do tego, żeby tych ludzi tutaj doprowadzić. My ze swojej strony, tak jak my jesteśmy powiązani bardzo mocno z Ukrainą i my postaramy się im pomóc. I pierwsze, co też nas jest też taka pani, jaka bardzo zaangażowana w tym i pierwsze znamy, że to wszystko dla wszystkich było nagle, te w nagle. I my pierwsze co, bo my bardzo też nas, te ludzie znani, nie? I my bardzo ich szanujemy. I pierwsze zwróciły się do tych ludzi dlatego, żeby chociażby przeżyć, bo my nie znamy, jak dalej potoczy się, że jak my naprawdę uda się nam ich doprowadzić tu, do tego bezpiecznego miejsca, żeby ich tutaj umieścić, bo mamy 24 dziecka i 18 matek. No i my wychodzi, że też ze swojej strony pierwsze, co nam przyszło do głowy, to zwrócić się do Państwa, żeby nam pomogli w tym pytaniu, bo my naprawdę szykowały nasze korytarze w naszej firmie, biuro. My wszystkie też powynosiły biurka, wszystko szykowały, żeby pokupowały materacy, żeby ich położyć, no, chociażby tam, żeby oni tam były u nas, no ale dziękuję bardzo, że naprawdę poszli nam wszystkim. My nawet nie ciekawi takiego, takiej gościnności, tak, że na pewno nasze mamy tu też wszystkie. Ja naprawdę, tutaj mieszkam już prawie będzie 7 lat, no ja bardzo wdzięczna tym i ja, no nie to, że nie wierzyłam. Ja wierzyłam, ja wiem, że bo ja czuję 7 lat, ja też przyjechała faktycznie, chociaż przyjechała, mała korzenia, wszystko. Dla mnie to było blisko, kultura i wszystko. No i zawsze odczuwała to, ich
їхню таку вспарчі їхню, да, за тих 7 лет. Але такого на такі цуда, які зараз тут є, діємося, то зі сторони панства і зі сторони тих околічностей, то просто то ми єстемо в шоку. За 2 дні на тилі так організовані. Наші мами з дітьми вже зрозуміли, вже позоставалися сини, дорослі, менше позоставалися там. Але напевно жодна з них не сподівалася, що вони будуть такі. Ніхто не сподівався, що будемо мати якісь, ну то значить кокоси тут, а не, так би повідати. Але направді, jesteśmy w szoku i bardzo wdzięczni. Warunki superowe, ludzie też za jeden dzień niesamowite gromadzenie wszystkiego. Ze wszystkich stron. Zaczyna od odzieży, zaczyna od produktu, od wszystkiego. Chodźcie. Bardzo, bardzo w tym kierunku wdzięczni. Powiedzmy tak, oni nie mogą reagować spokojnie. Tenery mogą reagować spokojnie, bo to codziennie płaczą i na to, co dziejecie. A wróćmy może jeszcze do podstaw organizacji. Tu mam pytanie do pani Ewy, do gospodyni tego tak. Zakątka. Zakątek to przecież ruchliwe, znane miejsce w naszym regionie. Wrocieryż jest znanym miejscem spotkań weselnych, tak. Wszelakich imprez, gości hotelowych i nagle podejmujecie taką decyzję, że wstrzymujecie cały biznes. Nie pytam o pieniądze, natomiast zapytam o co innego. Pani Ewo, to jest potężny, codzienny obowiązek dla pani, dla całej załogi. Tak. Jak pani to zorganizowała? Jak pani daje radę? Jak pani widzi, bo przecież dalszy przebieg, bo przecież to nie dzisiaj, to tak. Jest do odwołania z tego, co zrozumiałem. Tak, dajemy sobie radę, to znaczy mamy pomocę tutaj, no wiadomo, że kucharka, no to jest już z domu weselnego i kelnerki, które są zatrudnione. Natomiast no jakoś sobie radzimy, musimy sobie radzić, nie narzekamy po prostu. No wszystko tak, żeby byli Państwo zadowoleni, dzieci, żeby wszystko mieli, no raczej staramy się po prostu, żeby wszystko grało. Okay. Nie narzekamy. Pan Zygmunt to miłośnik koni, na pewno takich atrakcji tutaj, jak się troszeczkę cieplej zrobi, nie zabraknie, także jakoś w sposób zagospodarujecie czas, bo przecież tutaj dzień, dwa, trzy, a potem trzeba coś zacząć robić, a szczególnie dzieci, trzeba ich w jakiś sposób zająć. Starosta Pińczowski obiecał nam przed kamerami, że zrobi wszystko, aby takie wsparcie, zarówno lekarskie, psychologiczne, pedagogiczne, dotarło do zakątka. Już zaczęło się, nie? Jak pan, panie Zygmuncie, widzi tutaj pobyt tych ludzi, a szczególnie dzieci? To mają tutaj taki mały plac zabaw, co korzystają z tego placu, powiem. Chociaż jest pogoda jaka jest, no już na plusie jest, to jest najważniejsze. A jeżeli będzie troszkę cieplej, to mamy na uwadze, mam te konie na uwadze, że pewnie będą przejażdżki i mamy się przejadą z tymi dziećmi na pewno tu na terenie. Jest tu gdzie pochodzić, pospacerować, także można tu fajnie spędzić czas. Nie wiem, czy wszyscy Państwo wiecie, ale pan Zygmunt, gospodarz tego miejsca, jest wziętym muzykiem i jest szefem fantastycznej kapeli o pięknej oglądalności. Kapela nazywa się Mierzawa. Ja bym nakłaniał panie, żeby pana Zygmunta delikatnie przymusić do takiego koncertu. Fantastyczny wieczór muzyki ludowej mógłby się tu odbyć. I nie tylko, bo ten miłośnik muzyki ma tu jeszcze wielu znajomych, którzy mogliby w jakiś sposób wam te wieczory umilić. Ale teraz przejdźmy może... Mamy nadzieję, że zbliża się Dzień Kobiet, że coś takiego zorganizujemy. Okej, okay, trzymamy pana Zygmunta za słowo. 8 marca meldujemy się tutaj z kamerami i zobaczymy, jak pan dotrzyma słowa. A teraz do pani. Zechciały pani przedstawić, skąd wszystkie osoby są? Jest pani Olena z Kijowa i pani Marina. Natalia. Pani Natalia. Kijowa. Wszystkie faktyczne kobiety z Kijowa. A pani się nie przedstawia? Jestem pani Nina, ja jestem z Żytomierskiego województwa, ale na chwilę obecną mieszkam w Kielcach, tutaj w okolicach Kielc. Powiedzcie panie, ja rozumiem, mężowie
pracują w Polsce. Ale zostawiłyście tam wszystko. Każdy z nas jest przywiązany do własnego mieszkania, do własnej rzeczy, do rodziny, bo to przecież nie zabrałyście dziadków, nie zabrałyście rodziców. To był ciężki wyjazd na pewno. Sprawa w tym, że tutaj żadna z osób nie ma, żeby męże pracowały. To tylko nasze wszystkie, ich nie wszystkie męże, dzieci starsze pozostawały się i obroniają ten kraj. Oni po prostu, my im pomogli, żeby dostarczyć tutaj dzieci i żon potrzeby w bezpieczne miejsce. Żadnych z nich nie ma męża tutaj, w tym kraju. Jedna tylko, no my tutaj mieszkamy na stałe, bo jesteśmy już od pół roku jak obywateli Polski, bo jest dlatego, że prowadziły się tutaj 7 lat temu i jestem na firmie Złote Ziarno, jest szefowej laboratorii. I dlatego my, no, powiedzmy tak, że im tam niesamowicie ciężko w tym. Mogę pani sobie, jeżeli tak, no, w języku ukraińskim mogę powiedzieć, jak odbywa się. Скажите, пожалуйста. Скажите, будь ласка, по-українськи, як війна в Україні відбулося, як відбувається, які ваші почуття теж того, що ви залишили і родини, і сім'ї, і мешкання. На все то вони, напевно, не почули, це вони зоставляємо матеріально. Пані Олена. Емоції просто переповнюють, це дуже тяжко. Полишилися там батьки, брати, сестри, які не змогли просто виїхати. Постійно ця сирена, постійно попередження, що ховайтеся, ховайтеся по підвалах. Дуже багато ще намагаються виїхати, але там дуже затори, ну, як всі їдуть, багато машин, дуже великі черги. Ну, наші хлопці всі там лишилися, чоловіки, папи, і всі йдуть обороняти, так, захищати всіх, хто там лишився. Ну, страшно. От єдине слово, дуже страшно. Ми тут, ми, ну, в безпеці, дуже вдячні господарям, які нас приютили, всім людям. Ну, ми просто навіть не сподівалися. Ми їхали ні з чим. Це документи, гроші, ну, таке все, що необхідне, навіть речі. Деякі люди просто навіть речей не мали, жодних. І тут буквально ми приїхали, і ввечері, ну, зранку, і ввечері добрі люди, громадяни Польщі, небайдужі люди почали нам звозити речі, усі, все необхідне. Це просто дуже вдячні, дуже. Ми просто, я ж кажу, емоції переповнюють, що ми світ не без добрих людей. Є допомога, всі відгукуються. Від чистого серця, ну, вдячність всім вдячність. Це навіть ворогу не побажаєш, щоб таке відбувалося. Пробачте. Розуміємо ту ситуацію. Znaczy, tak mi się wydaje, że w pewien sposób rozumiem, na pewno nie czuję tego tak jak panie, bo ja tego bezpośrednio tak nie odczuwam, chociaż mogę sobie tylko wyobrażać, prawda? Powiedzcie mi, kochani, co wam potrzeba? Bo tak, ciepło jest, gospodarze dbają, żeby was nakarmić. Dzieci póki co mają miejsce zabawy, bo i boisko fajne, tak? I konie będą, i 8 marca nawet gospodarz zapowiedział. Co wam trzeba? Czego potrzebujecie? Bo spotkaliśmy tu przed chwilą dwóch panów z Warszawy, którzy przywieźli podarunki. Zebrali z dobroci serca i po drodze zabrali Ukraińca, który wracał przez Warszawę na wojnę. Na chwilę obecną, no dzisiaj będzie też, no, zapewniony wszystkim, absolutnie. Ja nie wiem,
czego jeszcze można życzyć. Darze jest już propozycja i ze strony dyrektora szkoły, że będą dzieci mieć 2-3 dnia w tygodniu taki jakby rozrywkowy, jakiś zapoznać się z kultury, bo dzieci bardzo chcą, żeby trochę zapoznać się z językiem, żeby trochę, no jest wszystkie struktury tu zaangażowane. Na chwilę obecną na pewno wszystko, o czym niemożliwe darze, mają te ludzie, te mają. Jeszcze tak, żeby konkretno powiedzieć, bo to dla nas wszystkich szok, bo tyle złożą, tyle ludzi naprawdę pomagają, to nawet jeszcze oni z tymi emocjami, oni mogą poradzić emocjonalnie, bo no, wszystkie ty nie spodziewały się tego. Takie, to, co dzieje się teraz. I, no, ja myślę, że powiem tylko tak, że ciężko określić na chwilę obecną, co potrzebne tak nagle. Na pewno zaraz na chwilę obecną jest zapewnione wszystkim, ale wiem jedne, że to, co my zobaczymy za tych 2 dni, to ci ludzie w takich dobrych rękach, że oni niczym nie będą mieć potrzeby, to niczym nie będą mieć potrzeby. Ja wiem, że to jest krótko, ale też mam świadomość, że wasz pobyt nie będzie tu krótki. My bardzo chcemy. Musicie też myśleć o kategoriach własnego życia. Tak. Zamknięcie się w czterech ścianach to nie jest rozwiązanie. Pani wspomniała o tym, że szkoła udostępni możliwość poznawania kultury języka polskiego, ale potrzebny też jest nauczyciel ukraińskiego, żeby te dzieci uczyć, tak? Podstaw matematyki, geografii, etc., żeby chociaż na jakimś minimalnym poziomie te dzieci nadal były uczone. Wy macie różne zawody, może wśród was są nauczyciele. Wiecie, dzisiaj też my na przykład na ten temat rozmawiały i pytały, też pani dyrektor zadał takie pytania, na jaki okres czasu. Każda z nich i każdy, tak samo i ja, wierzę i marzę, żeby to jak najszybsze ta walka skończyła się. I oni jak najszybsze chcą wrócić. I dlatego, że na razie bardzo wdzięczny, że to, co my uzgodniły, żeby chociażby na miesiąc, bo my myślimy, że to nawet wcześniej skończy się, ale zaraz na miesiąc, tak, to, co, na to, co zgodniły się, żeby chociażby jakieś zapoznanie z tym wszystkim. A jeżeli to potoczy się dłuższy czas, to wtedy po prostu tak, będziemy szukać może ze strony wolontarów jakichś, może ze strony że nauczycieli, bo to też ludzie tutaj w naszych w różnych ośrodkach będzie od gromu, tak jak pan mówi. I między innymi mogą być tak, że nauczyciele języka ukraińskiego, jakie mogą też być zaangażowani i prowadzić jakieś dodatkowo jeszcze z nimi jakieś uroki, żeby też dalej kontynuować szkoły i uczenie. Ale na chwilę obecną my będziemy dzisiaj jeszcze też ten temat przegadywać, ale teraz tak określimy na krótkoczasowy, na ten miesiąc, bo my wszyscy spodziewamy się, że ta walka skończy się jak najszybsze. My dobrej myśli i dobrej wiary i chcemy tak. A jak, jeżeli będzie taka, to wtedy na pewno te pytanie będziemy kontynuować i dalej poszerzać, jak dalej będziemy postępować z naszymi dziećmi. Na razie nie, na pewno będzie to, z tego co jest, to na pewno będzie im też wystarczyć tego 3-dziennego i tych po 3 godziny, co nam określić, jakiegoś rozrywkowego i dla, to samo i dla matek i to samo dla dzieci, żeby nie siedzieć tak jak pan mówi, że emocjonalno to bardzo, bo to co oni w bezpiecznych miejscach, tak samo jak na przykład ja sądzę po sobie, bezpieczne miejsce to nie jest tak, że oni myślamy wszystkie tam. Bo oni znają, że ci rodziny nasze jest nie w niebezpiecznych miejscach. I rodziny nasze naprawdę tak jak pod tymi syrenami, pod tymi strzałami, wszystko. I im potrzebno, my będziemy nad tym też pracować, żeby naprawdę chociażby, żeby nie oszaleć od tych myśli, od tych o nich. Bo zaraz wszystkie skupione, oni widzą, wszystkie my widzimy, że oni bezpieczni, ich dzieci bezpieczne.
a teraz myślą, co tam. Jest dlatego, żeby nie oszaleć od tego, bo to naprawdę można oszaleć. Na jaki okres czasu? To jest pierwsze pytanie. A dwa, no rozumiem, że jakieś wesela, jakieś imprezy, to wszystko no, było rezerwowane. Co z tym? No na tą chwilę akurat jest taki czas po prostu, że tych wesel nie ma. Mamy takie imprezy jubileuszową, to mamy drugą salę, dysponujemy drugą salą, także te imprezy, które to będą, ale takie małe imprezy, bo jeżeli chodzi o wesela, większe takie imprezy, to są w sezonie letnim więcej. Ale tam. Już od świąt już zaczyna. Zaczynają się właśnie. No właśnie, zaczyna. I co w momencie, kiedy no dalej będzie potrzeba tych miejsc? Jeżeli chodzi tutaj w tym przypadku, no bo chcielibyśmy, jak wiadomo, jak tu wszyscy siedzimy, żeby jak najszybciej się to skończyło. Każdy ma nadzieję. Każdy ma taką nadzieję i jest tak, że no zobaczymy, dokąd będziemy się starać, żeby ci Państwo byli, dokąd się ta sprawa nie wyjaśni. Tak, jakoś będziemy kombinować. Będziemy tak, że na pewno jak się zaaklimatyzują, bo już się zaaklimatyzowały Panie, bo dzisiaj widzieliśmy, że już wczoraj jeszcze był dzień taki, jak wiadomo, po nocy, ale dzisiaj już fajnie czują się jak u siebie. My zrobimy wszystko, żeby się poczuły jak u siebie w domu, chociaż jak wiadomo, gdzie się tak nie poczują, ale z naszej strony, z gospodarzy, zrobimy wszystko, żeby dzieci, te Panie, mamy, żeby się poczuły jak u siebie w domu. Powiedzcie mi Państwo, wiem, że nie oczekujecie, bo z dobrego serca czynicie to dobro, ale gdyby znalazł się ktoś, taki jak ci ludzie z Warszawy, którzy zechciałby zakątkowi i jego podopiecznym pomóc, to jaką formę najlepiej powinien wybrać i w jaki sposób z Wami się skontaktować? Powiem tak, no koledzy tutaj, koledzy, kontakt telefoniczny taki, no co na tą chwilę, co jak, w jaki sposób można pomóc, no tutaj. Myślę, że strona internetowa jest najważniejsza, Panie Zygmuncie, czyli tytuł strony jest, dobrze pamiętam, Dom Weselny Zakątek małpa.pl, tak? Tak, tak. A więc ja to jeszcze spróbuję dopisać. Tak? Okay, ale no powiedzmy tak, na chwilę obecną tych rzeczy już mają tutaj dość dużo, także nie możemy się skupiać tylko na nich. Tak, oni już swoją pomoc otrzymali, są inni też potrzebujący. My w swoim zakresie działamy, żeby mieli, spisali nam wczoraj listę, na chwilę obecną dużo ludzi, znajomych, tak jak wczoraj na przykład mieszkańcy Włoszczowic zrobili już pierwszą zbiórkę, dotarła ona już do nich tu. Poniekąd mieszkańcy Zagajowa dali jakieś rzeczy od siebie. Ja cały czas mam telefony ludzi, którzy chcą pomóc. Także na chwilę obecną ze swoich znajomych mam taką pomoc, że inni mogą się na razie skupić na następnych potrzebujących. Na chwilę obecną my już mamy i też po prostu nie chcemy, żeby był tego nadmiar. Ja się zgadzam, tu absolutnie, tylko moje pytanie szło w kierunku, jak pomóc gospodarzom, żebyście tu jako podopieczni mieli dobre jedzenie, ciepło, wygodę, żeby dzieci miały zajęcia. Na przykład, ktoś ma autokar, mógłby zrobić świetną wycieczkę dla Was, żebyście zwiedzili Sandomierz. Autokar byłby potrzebny, gdyby te dzieci zaczęli do dotarcia do szkoły. Wiem, że prywatnie już osobiście każdy z Was jakąś pomoc dostał i swoje potrzeby, tak jak Pani zechciała powiedzieć, spisujecie, bo każdemu coś może się przydać, choćby książka czy inne elementy, czy telefon się popsuje i można znaleźć przecież zastępczy. Ale myślałem o samym domu, tak? Najważniejsze jak potrzeby. Jak pomóc gospodarzy? Już nie chcę mówić o ziemniakach, czy o mięsie, czy innych sprawach, żeby w jakiś sposób wspomóc działanie tego domu, żeby nasi goście tutaj dobrze się czuli, byli pięknie nakarmieni. Na chwilę obecną największe zapotrzebowanie chodzi o pralki, żeby po prostu byli usamodzielnieni w praniu po sobie rzeczy. I to jest największy problem, że na chwilę obecną tego nie mamy. Próbujemy tu z Panem Zygmuntem zorganizować podłączenie tych pralek, żeby po prostu mogli sami sobie rzeczy po sobie prać. Czy może ktoś się znajdzie, kto by przemysłową pralkę tutaj podarował do zakątka? Tak, no to największy problem jest ten i ewentualnie jakiś właśnie transport do szkoły. Dopniemy do końca temat z panią dyrektor ze szkoły w Sądowicach, która zaoferowała swoją pomoc, no to te dzieci muszą się tam jakoś dostać. Wiadomo, że nie będziemy ich tam wozić osobówkami, bo ich nie jest mało.
To najważniejsze na chwilę obecną zapewnić pralki, suszarki do ubrań, żeby mieli gdzie te ubrania suszyć i ewentualnie transport do szkoły, żeby po prostu... Na pewno przychylność ze strony wójta, pana Walaska, na pewno w tej materii będzie. Tutaj mają autobus, który dowozi dzieci do szkoły. Ja jestem pewien, że Rada Gminy tutaj Dzisiaj mamy spotkanie, która to 13 i konkretnie o tych pytaniach będziemy rozmawiać. Czyli stąd apelujemy do radnych, pomóżcie. Nam zapewniły to, bo też z panem starostą rozmawiamy cały czas. Oferuje cały czas swoją pomoc. Całodobowo dzwoni wieczór, dzień, rano. I naprawdę, że powiedzie, że w tych pytaniach nie będzie żadnych problem. I dlatego te pytania dzisiaj będziemy przegadywać na spotkaniu o 13. Czyli zachęcamy wszystkich, którzy nas słuchają i oglądają, do wsparcia nie tylko poszczególnych osób, ale i gospodarzy w tym sensie, żeby to przytulisko, żeby ten dom weselny, zakątek, taki jest adres internetowy, mógł otrzymać pomoc. Choćby to, co wspomniałyście, pralkę, czy najlepiej byłaby ta duża pralka jedna, gdzie byłoby miejsce postawić, a nie w każdym pokoju, bo nie ma przyłączy, prawda? Tak, więc nie, chociażby jedna duża. Duża przemysłowa pralka, gdzie można było duże prania robić. Cóż, panie, powiem jeszcze tak, że panie są bardzo chętne tutaj służyć pomocą, tak chodzą, pytają i pomagają, powiem, się angażują tutaj. Chcą. Po prostu w pracę już takie porządkowe, u siebie tam już po prostu, no już czują żeby się spokojnie. Żeby sprzątać po sobie, żeby też, bo nie bardzo im pierwsze pytania, po pierwszej nocy to było, że im wstyd było, że im przysługuje państwo, że też podają to jedzenie, oni też tego, po prostu wy też nie wyobrażajcie, jakie były emocje i dziwne, że oni też nie chcą, żeby to robiły dla nich, bo oni sami mogą i prosiły, żeby też ugotować ten barszcz i też ich poczęstować, bo im jakby niby wstyd, bo oni chciałyby, żeby wszystko, bo mogą wszystko to robić. Znam zakątek. Panie Wuniu, wiem, jak pani dba tu o czystość, że to są bardzo schludne i porządne pokoje. Tak. Bo o ile pamiętam, macie 47 miejsc na ulicy Stredowej, tak? 56. A, czy trochę urosło? Tak. 60. No i oczywiście gratuluję tym, którzy trafili na pokój małżeński, tak? Widziałem go, duży apartament, wygodny, tym ludziom gratuluję, bo tam naprawdę jest wygoda. Cóż, na zakończenie mogę tylko powiedzieć tyle, że w tej trudnej sytuacji paniom życzę miłego pobytu tutaj u tych wspaniałych ludzi. No i życzę wam, i sobie też, bo to nam też grozi, prawda, żeby ta wojna się skończyła jak najszybciej, żebyśmy spokojnie mogli wrócić do domu, bo my też, Polacy, czujemy się zaniepokojeni nie tylko o wasz tu pobyt, ale i o własne bezpieczeństwo, bo to może się rozlać na cały świat, nie tylko na jedną biedną Ukrainę. No i przede wszystkim państwu, Mika, serdecznie dziękuję, że zechcieliście taką inicjatywę podjąć. No, gratulujemy tej odwagi i dobroci serca. Dziękujemy bardzo. Ja ze swojej strony powiem, że my bardzo jesteśmy dumni, że my mamy takie sąsiedztwo jak kraj polski. No, to nie do opisania. To co robię, zaczyna od granicy, to niesamowite emocje. Naprawdę, my jesteśmy szczęśliwi i to nie wiem, jak my będziemy wdzięczni temu kraju, że my mamy takich sąsiadów. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękujemy.